Olsztyński Stomil przyjął na mecz z Widzewem taktykę podobną do wszystkich zespołów przyjeżdżających do Łodzi, a więc zmasowana obrona i od czasu do czasu próby kontrataków. Nic więc dziwnego, że przez większość czasu trwania spotkania łodzianie przebywali na połowie piłkarzy z Olsztyna. Obrona gości od czasu do czasu gubiła się. Wtedy jednak dobrze interweniował bramkarz, znający przecież ligowe rzemiosło jak mało który, Jarosław Bako. Nawet w tym przypadku po znakomitym, zaskakującym i mocnym strzale Andrzeja Kobylańskiego. Biednemu wiatr w oczy wieje, o tym wiadomo nie od dzisiaj. Widzewiacy, wszczepieni przez kontuzję, stracili w tym meczu Artura Wichniarka. Po jednym ze starć piłkarz Widzewa musiał opuścić boisko z rozciętą głową. Bez Wichniarka Widzew atakował dalej, ale nie koniec był na tym nieszczęść zespołu mistrzów Polski. Już w drugiej połowie z boiska musiał zejść Dariusz Gęsio. Przyczyna dość prozaiczna, kontuzja mięśnia. Dodać należy, że w meczu tym nie wystąpił Piotr Szarpak, który takiej kontuzji doznał w poprzednim spotkaniu. Stomilowcy pokrzepieni przymusowymi zmianami w Widzewie próbowali jeszcze pod koniec spotkania zmienić rezultat tego meczu, ale dobrze interweniował Arkadiusz Onyszko. Widzew Stomil 0-0.